Tegoroczne dożynki w gminie Szczytna miały miejsce w Niwie. Święto plonów to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ dzięki codziennej pracy rolników możemy na co dzień cieszyć się chlebem na stołach, warzywami i owocami z lokalnych upraw. W tym dniu nie mogło zabraknąć korowodu dożynkowego, poświęcenia i ośpiewania wieńców dożynkowych i misterium chleba. Uważam, że to jest naprawdę bardzo ważne, żeby kultywować tą tradycję. Często myślę, w tym pędzie, codziennym pędzie życiowym, zapominamy o tym, jak wiele pracy kosztuje stworzenie tego chleba, który na co dzień jemy w naszych domach. Dlatego warto tą tradycję kultywować, pokazywać, jak ciężka praca jest rolnika i w to święto im za to po prostu podziękować. Uważam, że powinniśmy mimo wszystko, mimo tego trudu, kultywować tą tradycję. To jest bardzo ważna tradycja, bardzo ważne święto dla wszystkich rolników i dla nas przeciętnych zjadaczy chleba. Przede wszystkim najwięcej rolników jest w tej części tutaj, gdzie mamy miejscowość Wolany, Niwa i Chocieszów, gdzie po prostu są grunty pod uprawę. Natomiast w części tej, gdzie są Łężyce, Złotno, to mamy natomiast hodowców, najczęściej hodowców bydła, czyli przede wszystkim łąki. W tym dniu rozstrzygnięto także konkurs. Pierwsze miejsce na najpiękniejszy wieniec dożynkowy gminy Szczytna 2024 zdobyło sołectwo Niwa. W 100% jest naturalne. Wszystko jest wykonane z tegorocznych zbóż, z pszenicy, z owsa. Jest jęczmień, jest też pszenżyto, są zioła, są warzywa tegoroczne, są też owoce, len. Kwiaty przede wszystkim, len. Także wszystko, co powinien wieniec zawierać. Miesiąc czasu trzeba było poświęcić naprawdę, bo to, no wiadomo, zboże trzeba wysuszyć, przygotować, no potem też plecenie tego wieńca, więc wieńca długo zajmuje. W gminie Szczytna tradycja jest taka, że o lokalizacji dożynek decyduje komisja wiejska, sołtysi. W tym roku zadecydowali, że będzie w Niwie. Najprawdopodobniej, bo było tak od 3 lat, że jeżeli dożynki się w jednej części gminy organizuje, to na drugi rok przechodzą one na przykład z części wschodniej na zachodnią, czyli tam, gdzie mamy Łężyce, Złotno, Słoszów, Dolina i najprawdopodobniej w przyszłym roku w tamtej części będą te dożynki organizowane. W dożynkowe święto były również występy artystyczne zespołów ludowych, grupy wokalnej Miejskiego Ośrodka Kultury, koncert akordeonowy, a także turnieje wsi i inne konkursy dla publiczności.